Dzisiaj na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Zwyciężył Kamil Stoch, oddając skok na odległość 141,5 metra, ustanawiając w ten sposób nowy rekord Wielkiej Krokwi. Rewelacyjny skok oddał też Klemens Murańka, który lądował na 144 metrze. Niestety lądowanie było podparte. Więcej o Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich powiemy w jutrzejszym wydaniu wiadomości.